Witamy 15 grudnia. Dzisiaj zaprosimy Was do szopki, ponieważ zastanowimy się, skąd wziął się zwyczaj budowania szopek. Nasza dobrowieńska szopka w tym roku jest niezwykła, ponieważ została przygotowana z prawdziwych drewnianych figur wyrzeźbionych przez pana Zdzisława Spodzieję po to, żeby mogło właśnie stanąć na rynku. To będzie, rzeźby są wysokie, duże. No i na razie mamy tylko świętą rodzinę. Postaramy się, żeby może w przyszłych latach pojawiło się więcej postaci w naszej szopce. Natomiast skąd wzięła się szopka? Miejsce narodzin Jezusa od samego początku było otoczone szczególną czcią chrześcijan. Stąd narodziła się tradycja budowania szopek i organizowania przedstawień teatralnych, aby przypomnieć wiernym to niezwykłe wydarzenie, jakim było przyjście na świat Zbawiciela. Najstarsze wizerunki Dzieciątka Jezus, pochodzące z II wieku, odnaleziono w rzymskich katakumbach. Na jednym z nich przedstawiono Madonnę w koronie z Dzieciątkiem Jezus w ramionach, a na drugim Adorację Trzech Królów. Z kolei na wielu starożytnych sarkofagach Jezus jest przedstawiony jako dziecię leżące w żłóbku, obok którego stoją osiołek i wół. Mimo to w Ewangeliach nie znajdziemy wzmianki o zwierzętach obecnych przy narodzinach Chrystusa. Ponieważ jednak ewangeliści nie podawali wszystkich faktów z życia Jezusa, chrześcijanie zapragnęli uzupełnić obraz dnia, w którym w grocie betlejemskiej przyszedł na świat Bóg człowiek. Z różnych domysłów, wierzeń i podań zrodziła się tradycja szopek i jasełek, teatralnych scen na temat przyjścia Chrystusa na świat. W roku 330 naszej ery cesarzowa Helena zaproponowała wybudowanie żłóbka w grocie betlejemskiej w celu upamiętnienia narodzin Syna Bożego. W roku 397 przebudowano więc grotę na wzór stajenki, umieszczając w niej figury świętej rodziny, zwierząt i pastuszków. Szopka bardzo szybko stała się miejscową atrakcją. Pomysł przyjął się też w Rzymie, gdzie w Bazylice Santa Maria Maggiore ustawiono podobną szopkę. Z czasem pojawiły się coraz bardziej skomplikowane szopki. Według historycznych przekazów pierwsza szopka powstała w Neapolu we Włoszech w 1025 roku w kościele Santa Maria. Szopki neapolitańskie przeżywały największy rozkwit w XVIII wieku. Pierwotnie szopki były organizowane tylko w kościołach, na tle dekoracji z grotami, skałami i roślinnością. Obok żłóbka ustawiono nieruchome figurki Maryi i Józefa oraz adorujące postacie pastuszków, zwierząt i trzech królów. Do Polski tradycje szopki bożonarodzeniowych wprowadzili franciszkanie. Początkowo były organizowane w bocznych ołtarzach kościołów i składały się z figur wyobrażających Dzieciątko, Maryję, Świętego Józefa, pastuszków i trzech króli ustawianych na tle scenerii Ziemi Świętej. Z czasem, dla podniesienia ich atrakcyjności, zaczęto je wzbogacać rozbudowanymi scenami i nowymi postaciami, także świeckimi. W domach prywatnych szopki zaczęły pojawiać się dopiero w XVIII wieku. Największą na świecie jest ruchoma czeska szopka. Została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, a podziwiać ją można w muzeum w Hradcu. Monumentalne dzieło składające się z prawie 1400 figurek było tworzone przez ponad 60 lat. Na przełomie XVIII i XIX wieku upowszechniły się przedstawienia odgrywane na scenie drewnianych konstrukcji budowanych na wzór pałaców, ratuszy lub dworków. Architektura obnoszonych szopek zapewne na skutek rywalizacji stopniowo się udoskonalała. Popularność grup kolędników obnoszących szopki po domach zależała nie tylko od urody szopki czy kukiełek, lecz także od jakości tekstów, które oprócz wątków religijnych poruszały tematy współczesne. W dzisiejszych czasach organizowane w kościołach szopki każdego roku przyciągają tysiące zwiedzających. Bardzo często są to rodziny z dziećmi i szczególnie maluchy żywo reagują na obrazy przedstawiające narodziny Jezusa. My również Was bardzo serdecznie zapraszamy do naszej szopki na rynku. Od czasu do czasu jest w tej szopce również malutki aniołek, który chętnie do Was pomacha skrzydełkiem, jeśli coś mu wrzucicie. A może dzięki temu za rok w naszej szopce będzie anioł. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia, do jutra.